Tutaj na Mazurach, szczególnie wschodnich, mamy bardzo mało zabytków kultury materialnej. Nie ma tutaj pokrzyżackich zamków, nie ma pięknych starych kamienic, no chyba, że jeszcze XIX-wieczne. Góra Zamkowa, tak to nazywa okoliczna ludność, ale nie było tutaj zamku. To jest pozostałość starego pruskiego grodu, związanego poniekąd ze Skomandem. Ale tutaj nie była jego główna siedziba. Siedziba Skomanda, tak jak twierdzą historycy i archeologowie, w okolicach Kalinowa. Tutaj był tylko gród obronny, który był wykorzystywany doraźnie w sytuacjach zagrożenia, żeby okoliczna jaćwiecka ludność mogła się tutaj po prostu schronić. Stoimy w krzakach. Stary świat umiera. Dworzec w Skomacku też praktycznie umarł, ale za czasów Michała Kajki tętnił życiem. Na początku XX wieku przeprowadzono tutaj linię kolejową między Ełkiem a Orzyszem. A z tego dworca Michał Kajka jechał w świat. Zwiedzał Prusy, jechał do Szczytna po to, żeby czytać swoje wiersze na spotkaniach. A jego żona, Wilhelmina, pomstowała, bo przecież marki marnował zamiast zorgować o dzieci, czyli dbać o dzieci. Wydawał bezsensownie pieniądze na kolej po to, żeby wiersze czytać. Przecież to nieracjonalne. Michał Kajka w jakimś sensie był nieracjonalny. Pewnie gdyby teraz żył i widział ten dworzec, zapłakałby. Wzgórze cmentarne. Obecny cmentarz datuje się na połowę XIX wieku. Ale na pewno miejsce jest wielokrotnie starsze. Ogródek był założony na początku wieku XVI i prawdopodobnie tutaj grzebano zmarłych. Niestety, czas się zmienia, ludzie odchodzą, nie ma żadnych nagrobków z tego okresu. Najwcześniejsze są z XIX wieku. Zresztą konfesja luterańska, bo Mazurzy byli ewangelikami, nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do pochówków. Ludzie zmarli, zostali osądzeni i my tutaj na ziemi już nie mamy na to żadnego wpływu. Grób Michała Kajki. Ten pomnik został ufundowany w 1952 roku przez Związek Literatów Polskich. On ma też swoją historię. Mogiła Michała Kajki i jego żony Wilhelminy, której tutaj nie widać. Bardzo trudną historię, gdzie się ścierają kwestie polityczne, historyczne, religijne. Ale po tą wiedzę zapraszam do Muzeum Michała Kajki. Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. To była parafia Michała Kajki. On nie tylko w tym kościele się modlił, ale również go naprawiał. Jako starzec, no 80-letni, naprawiał dach. Chodził po szczycie tego wielkiego dachu bez żadnego zabezpieczenia. Ta świątynia, to miejsce kultu, sięga połowy XIV wieku i ma bardzo ciekawą historię. Jest związane z wypędzaniem demonów, związane z potopem, wojnami polsko-szwedzkimi i z tak zwanym najazdem Tatarów. Dzięki wypędzeniu demona Tatarzy odstąpili od tego kościoła i nie spalili go. Ale o tym dowiecie się Państwo, odwiedzając Muzeum Michała Kajki.